Jest ilotka, okej. Więc pierwsze wrażenie to, czy to na pewno jest mój kolor? Chyba tak, chyba na pewno. I ona jest naprawdę w fajnym stanie. Ona jest, tylko, czy to nie jest ten kolor, kurczę, taki delikatnie niebieski? Może w domu się taki wydaje, bo tu mam w sumie niebieskie pudełka i dlatego. Natomiast naprawdę fajna lotka. Kurczę, zdejmę to pudło. Położę samą lotkę. Na pewno będzie trzeba ją przepolerować. Tylko zastanawiałam się, czy będę musiał ją malować, dlatego że widzicie, ona się w ogóle... Gdzie tu jestem taki? A no jest, widzicie, zobaczcie. Wezmę stąd, żeby mi się tu nie uszkodziło. Wezmę do kamerki. I teraz tak, ta część jest naprawdę super. Tutaj są delikatnie jakieś takie małe ryski, ale to jest na pewno do spolerowania. Ogólnie jakieś takie no malusieńkie porysowania, to naprawdę nie jest nic poważnego. Dalej mamy tutaj takie ryski przy łączeniu. Też są to bardzo mało, znaczy nie są na pewno to poważne porysowania, więc spoko. Auto Schuler, czyli jest to produkcji niemieckiej najprawdopodobniej. O, tu będzie widać spoiler. Nie jest to na pewno oryginał od Peugeot. Idziemy dalej, tutaj jest w miarę spoko. No kilka jakichś tam zabrudzeń, to jest w miarę normalne. O, tak sobie stanę bokiem, będzie tu widać. I dalej zobaczcie. Tutaj, od góry, też nie ma tragedii. Wszystko jest gitara. Tu jest takie przerysowanie. No to wszystko wiadomo, będzie można spolerować i tak dalej. Ale tutaj mamy jeden ubytek. Tu mamy jeden ubytek. On teraz będzie widoczny. No, wyostrz się. Wyostrzę, może kliknę. O. No, kliknąłem. Kurczę, dawaj. No, w każdym razie widzicie, jest mały ubytek. Więc w tym miejscu będzie trzeba zeszlifować farbę. Nałożyć, prawda, jakiś tam coś, żeby to wyrównać. No i no tu mamy też takie jakieś malutkie porysowania. Pewnie ktoś podczas demontażu po prostu walnął, no i przez to tak to jest. Co do reszty, wszystko spoilerować da radę. Ogólnie w ładnym stanie spoiler. Nie ma żadnych szkód, także ja jestem zadowolony. No i tylko zobaczcie, on jest montowany w ten sposób, że musimy sobie w klapie nawiercić takie dwa miejsca. I tutaj zobaczcie, mamy wkręty. Jest jeden wkręt, wyostrz się. Cyk, jest jeden wkręt. I jest drugi wkręt. Oraz to czarne miejsce, to jest miejsce, w którym był klej do szyb. No, czarny klej do szyb. Więc ta lotka będzie montowana na takie wkręty. Czyli teraz sobie nie przymierzę, ponieważ nie mam dziurek. Oraz na klej do szyb. Z tego, co widzę tu, w tym miejscu, tu oraz no ogólnie, to... No wygląda to, jakby była dobrze spasowana. Ale czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się już po montażu. Dobra, no więc jak widać, lotka nie jest w moim kolorze. Na początku myślałem, że to tylko przez to, że mam w domu takie inne światło. Natomiast dosyć mocno zauważalny na przykład pod tym kątem jest niebieski kolor. I tak, ktoś po prostu źle napisał, ponieważ zobaczcie sobie. Tu jest AYCC. Pytałem, dzwoniłem. No było ustalone, że to jest AYCC. Żeby nie było, wejdziemy sobie do samochodu. AYCC. Także niestety zostałem lekko mówiąc oszukany, ale że lotka jest z dobrego materiału i ogólnie dobrze wykonana, to będziemy sobie jechać teraz do lakiernika i zrobimy sobie tak jak chcemy. Jako, że mam już spoiler i tak naprawdę poszedł on do malowania, no to musiałem sobie tam dorobić lakier i tak dalej. No i postanowiłem zmienić również blendę z tyłu na taką, jaka jest w RC. Tutaj się ona znajduje, zaraz sobie ją odpakujemy. W RC-ku, czyli poliftowa, ta bez znaczka, również nie będę miał znaczka nad blendą. I kolejna sprawa jest taka, że ogólnie te blendy kosztują dosyć sporo, ponieważ ich cena to oscyluje w granicach 100-120 zł nawet. A i tak w moim kolorze nie da się znaleźć, przynajmniej ja nie mogłem znaleźć, nie potrafiłem. Nie wiem, czy w ogóle polifty miały mój kolor, znaczy taki kolor, jak miał mój samochód. Więc kupiłem po prostu czarną matową, zobaczymy sobie, w jakim stanie przyszła. I co? I sobie ją odpakujemy i zobaczymy, znaczy damy ją do malowania po prostu razem z lotką, bo przecież to jest kilka machnięć tym, no, kilka machnięć szprajem i będzie gitara. A to jest też bardzo łatwy element do montażu i demontażu swoją drogą. Okej, więc bardzo ładnie zapakowane. Ogólnie pozdrawiam pana Tomasza, którego kupowałem z rozbiórki z samochodu. Jest i blenda, zobaczmy sobie. Ona jest bez sprzętu w ogóle. Pozdrawiam też Kamila, który kupił całą blendę do siebie w kolorze za 40 zł kiedyś, z osprzętem, ze światełkami i tak dalej. Zobaczmy, co dostałem ja. No bardzo ładnie spakowane.
Jest i Blenda. Cyk, proszę bardzo. No powiem szczerze, że nie ma do czego się przyczepić, od razu widać. Jest ona w kolorze czarny mat, także będzie łatwo ją tutaj no, dopasować do pomalowania. Tu się wyjmuje gdzieś te śrubki chyba. O, zobaczcie. Tu są śrubki na środku, nawet jest widoczny teraz znaczek Peugeot, w sensie jest to oryginalna część. Cyk. Są numerki, coś tam non-painte i... no i co jeszcze? No i w sumie, o, są takie tutaj spinki. Ja mam troszkę inne u siebie, tak mi się wydaje, że ja mam inne, nawet lepsze te spinki, bo te są takie troszeczkę... To są takie troszeczkę, nie wiem, nie podobają mi się. Moim zdaniem w mojej są fajniejsze, to sobie najwyżej je podmienimy. W pudełku mamy blendę oraz spoiler i na początku przyłożymy sobie blendę, która jest pomalowana. Zobaczymy, czy się bardzo różni. Ej, wcale się nie różni. No weź. No rzeczywiście. No tam, teraz się wydaje jaśniejsza, no bo to jest dalej, ale... A po prostu to jest brudna, to jest czysta. No tak. Słuchaj, zobaczymy sobie w ogóle z przodzie, na przodzie, bo z maską sobie porównamy. A, tak światło pada, że ciężko jest to w ogóle pokazać. Ale w każdym razie widać, że jest zarąbiście. O, tutaj też pada to światło takie żółte. Świetnie, ja jestem bardzo zadowolony. Więc teraz Igor mnie nagra, a ja będę tę blendę zmieniał. Trzeba uważać, żeby te klipsy się nie pozrywały. Już to trzeci raz jest zdejmowane, no to... To nie jest problem, nawet sobie to miałem wyczyścić, więc sobie wyczyszczę dalej. I co, i wyjmujemy... Tam są dziesiątki. Aha. W ogóle tam są dwa rodzaje mocowań, zaraz pokażę na filmiku. Jest jakby mocowanie do... Mocowanie tutaj, o. To. I tam są inne te klipsy, znaczy to, o, tu są, wystają, możesz pokazać. To są inne te klipsy, także... Gdzieś nie, no w sumie... Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wydawało mi się, że są inne. O, dziesiątka, która to jest dziś? Chyba da się jakoś lepiej to odkręcać, ale... Dobra. W ogóle weszło. O. Sporo jest roboty? Co ty? To już praktycznie wszystko zrobiliśmy. Chyba ciężej się ściąga osłonę ten bagażnika niż samą blendę, no nie? No tak, blenda i teraz ona tu wychodzi, tylko trzeba ją zamykamy. Trzeba troszeczkę podwadzić i ona sama wyleci. Mógłbym czymś podwadzić, ale nie będę. No. O, no. Wyszła po środku. Wiesz, jak najlepiej byłoby czymś podwalić, ale nie chcę. Znaczy teraz to już mogą się popękać. Auto oczywiście jest bardzo czyste. No i tyle. O, i tu są takie, one są takie same, tylko po prostu były w kolorze, nie, pomalowane i dlatego wydawało mi się, że są inne. Tak na razie zostawimy. Nakładamy polift. Zabawa trwa. Wiem, że tu mama z takim bitem wjechała. Woli pan. Biada dzielnie. O nie! Co? Mam nadzieję, dobra, że to... Dobra, jeszcze spoderka i tego nie będzie. Kto to? Nie wiem. Dobra, czekaj. Wchodzi, ja sobie jest blablabla. Co, wchodzi to jakoś? Wiesz, że jesteś moją mademoiselle, Igor?
Co tam kurwa? Dobrze sobie wziąłem takie ścieraczki nawilżane z domu, to się... Dobrze sobie wziąłem rękawiczki, bo mi chociaż ręce nie marzą. A ty... To, a ty powiedz tam ledwo co już, kurwa. Nie, no właśnie ja w ogóle nie czuję z chłodu. Ja nie wiem jak to jest. Starzeję się już. Dobra, dobra, starzeję się. Jestem zahartowany, gościu. Nagrasz się w okre. No bo to jest zaawansowana technologia, a swoją drogą, jak to jest, że on i przekręca i odkręca, jak on jest ten, grzechotkowy. Ja wiem, się... No tak, jest grzechotkowy, tak. Czy? Może tu trzeba... Tu masz to, no wiem, to, no. O. Już, po wszystkim. No to po środku zostawię. Tak. Takie jajce. No. No jest. No i patrz, ile to było roboty. 5 minut? Dobra, wyczyścimy tamto i potem będziemy ogarniać spoiler. Więc tak, skrzynka prądowa. Pan Igor. Pan Igor. Dziurka na smarze. Jaka teraz grubość? 2,5 czy 3,5? 3,5. 3,5. Wiercimy, proszę państwa. Masełko. Dobra, więc słuchajcie, zrobiliśmy tak, przyłożyliśmy spoiler ze smarem i tutaj jest odbite miejsce, w którym będą dziurki na wkręty, a z drugiej strony, a w ogóle tutaj zobaczcie jak jest blenda, to w miejscu, w którym było brudne, mam odbity znaczek, czyli było za mocno przykręcone, natomiast to się z tym zrobi, no tylko druga sprawa jest taka, że trzeba teraz zamontować spoiler, więc my wiercimy dalej. Drodzy państwo, jest klej, jest uszczelka. Jest klej, jest uszczelka. Pokaż klej. Pistolet. Jest pęknięty pistolet. Szkoda gadać. Dobra, są dziurki w klapie. Klapa otwarta. Montujemy. Jest późno, ciemno. No myślę, że będzie zarąbisty styk i da się to jakoś fajnie zrobić. Jak klej do szyb? Jaką mam moc klej do szyb? Proszę państwa. Klej do szyb jest niezniszczony. Dawaj, lecimy z tym. Jest jedna nakrętka. O, tutaj pokażę. Jest druga, niestety podkładki nawet nie mają jak wejść, no to nie jest moja wina. W ogóle to są takie plasticzki, no nie? W tym miejscu. One wyglądają tak. I nie mam zielonego pojęcia, po cóż one są. No ale były, już ich nie ma. W każdym razie zobaczcie. Lotka jeszcze nie doszła tak idealnie. Tutaj odstaje. Odstaje również, jak sobie ją weźmiemy w dół. Odstaje również troszeczkę w tym miejscu. Już niedużo tak naprawdę. I tutaj też już niedużo. Teraz trzeba przykręcić tak, o widzicie. O, jeszcze troszeczkę się rusza. A trzeba zrobić tak, żeby była na sztywno, więc kręcimy dalej. Jakie to szczęście, że wreszcie się udało. Zobaczcie sobie, jak teraz siedzi spoiler. Myślę, że no, można powiedzieć, że siedzi idealnie. Wystarczy sobie przyjrzeć się. No tutaj jest kilka milimetrów. W środku to wiadomo, z tej strony też jest kilka milimetrów, ale no, siedzi no, praktycznie idealnie. Jak widzicie, jest jeszcze ubrudzony klejem do szyb, który będę teraz sobie zdejmował, no ale samochód prezentuje się po prostu rewelacyjnie. Jak inne auto, zupełnie inny samochód. No, jestem mega zadowolony, a teraz lepsze światło złapało. No i jest też blenda, tylko problem jest taki, że albo ja dokręciłem, albo już seryjnie była troszkę za mocno dokręcona poprzednia, no i się tutaj odbiła. Więc co trzeba zrobić? No chyba trzeba malować. Ale na początku spróbuję sobie tego scratch removera, którego używałem do usunięcia tego napisu PVB. Mega rzeczą jest to, że lakiernik no, zrobił świetną robotę. W sensie ja dobrałem dobrze lakier, a nie różni się on w ogóle. No nie różni się on wcale. Nic się nie różni. Także co? Otwieramy... A, czekajcie, muszę otworzyć samochód. Otwieramy sobie Peugeotinę. O, tutaj cały mój asortyment. A właśnie, zobaczcie sobie tutaj. Tak troszkę jakby nie ma śrubki, nie? Tak trochę jest, trochę jej nie ma. Cyk. No niech się wyostrzy. No właśnie. Z tej strony
No trochę tej śrubki jeszcze jest. Wiecie co się stało? Już wam mówię. No więc w trakcie nagrywania wczoraj miałem tutaj te uszczelki, one gdzieś tu będą leżeć na ziemi, te uszczelki. O, w ogóle tutaj leży kawałek kleju, który był na spoilerze wcześniej. Okej, więc gdzieś tu te uszczelki będą leżeć na ziemi, bo ja je wyrzuciłem zdenerwowany, ponieważ kupiłem zbyt grube uszczelki. Nawet ich chyba tu nie znajdę. W każdym razie, o, już wiem, jak pokażę, jak wyglądała ta uszczelka, bo tu mam schowane... O, tu będzie gdzieś schowana tego typu uszczelka. Coś w tym stylu. I ona jest zbyt gruba. Nie wiem, czy da się to wyostrzyć jakoś inaczej? O, ona jest zbyt gruba. Przez co, o, tu mam nawet drugą. To bardzo jest gruba. Przez to spoiler nie dochodził do końca i nie dało się jego przykręcić. Nie dało się tego przykręcić, po prostu się nie dało. W ogóle jeszcze jest antenka przekręcona, ale to się zaraz odkręci. No i w każdym razie... Nie no, teraz jest perfekcyjnie. W każdym razie sytuacja wyglądała tak, że trzeba było po prostu wyciągnąć lotkę. A co się stało? Gwinty się skręciły na tyle, że się po prostu nie dało. Także trzeba było diaksem, Igorowym diaksem. Zaraz zobaczcie sobie Igora z diaksem. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Trzeba było to poucinać, wyciągnąć, włożyć. No teraz plan jest taki, znaczy taki jest plan, czy to się powiedzie, żeby po prostu usunąć te nakrętki i jakimiś kombinerkami wyciągnąć te śruby ze spoilera, no i włożyć jakieś inne, no nie? Ale póki to się trzyma, niech się to zwiąże i tak dalej, a później będzie można kombinować. Zabezpieczony jest silikonem, zabezpieczony jest klejem do szyb, więc woda mi tu przeciekać nie będzie. Trochę bałaganu, tym wyjmowaliśmy sobie właśnie te, no, klipsy. I to jest to właśnie, są te elementy, które były w tym miejscu. Już wam pokazuję, jakoś tak włożone, o tak. Ale one do niczego nie służą. Nie wiem, po co one są. Znaczy, teraz nawet dałoby się to jakoś tam ostatecznie wsadzić, jakby zrobić to jakąś dziurkę. Tylko po co to jest? Komu to jest potrzebne? Może żeby klapa nie obijała? Nie wiem. W każdym razie, no jeszcze zgubiłem kilka rzeczy. O, są te nakrętki. Są te nakrętki. Tym będę teraz czyścił spoiler tak z wierzchu. No i trzeba będzie tu zrobić porządek, tylko, no nie wiem, zgubiłem dwie nakładki. Zgubiłem dziesiątkę i zgubiłem, znaczy wpadło tutaj. O, tutaj wpadła pewna część. No zobaczymy, jak się z tym uporam. Zrobiłem custom z tej części, ponieważ okazało się, że ona służy tymi ząbkami do tego, żeby odprowadzać wodę. Jakby zobaczcie, jak się otworzy klapę, to tędy, o tutaj, wędruje woda do spływu zamiast do klapy. Tak jest podobno, tylko że w moim przypadku, niech to się tutaj wyostrzy, o, no to tu jest właśnie ta, no... Coś się nie chce wyostrzyć, ta nakrętka, więc i tak ta woda jakoś tutaj za bardzo nie przeleci. Natomiast, no postanowiłem to zrobić w ten sposób. Kupiłem sobie takie kołki wkręcane, żeby to było troszkę łatwiej zdjąć, na przykład jeśli będzie taka potrzeba. No i z drugiej strony teraz musimy zrobić to samo. Mam nakładkę, zobaczcie, mam tutaj takie kołeczki wkręcane. Cyk. Mam nakładkę, myślałem, że ona nie znajdzie, jednak naszła bardzo ładnie, więc super. Więc po prostu nie będę zmieniał tych śrub. Niech to zostanie tak, jak zostało. Jest to dosyć mocno przykręcone i po prostu niech się dzieje wola pana. W ogóle to zobaczcie, jaką mam paczkę od Adidasa. Tak kurierzy UPS-a ważą paczki. No i teraz sobie to nałożę i już kończymy robotę. Ostatni element. Ciekawe, czy tu wejdzie łatwo. No, wchodź. No i chyba jako tako siedzi. Jedna strona jest. Druga strona jest. No, może jeszcze się tam uzupełni ten brak farby. I lotka. Jest.